znaleźć sobie w ogrodzie jakby swoją oazę. Ta oaza powinna być altanką, bo tam się będzie najlepiej czuł. No, altanka wiadomo jak wygląda. I tak jak mówię, powinna być obsadzona tutaj krzakami dzikiej róży. Oczywiście można by było wpleść i zmieszać ze szlachetną różą. Jeszcze róża, która będzie się wić po altanie i będzie swoimi kwiatami kwiecić. I teraz proszę wyobraź sobie, że jesteś w tej altanie w wiklinowym fotelu przy małym stoliczku, gdzie masz cudowną kawę zaparzoną przyniosłeś z banku i z lampką koniaku, kiedy jest już taki piękny dzień, wieczór, a właściwie już zapada noc i płonie lampa naftowa czy parafinowa, która daje taki półmrok i ty snujesz opowieści swoim dzieciom, bo już i opowiadasz jak Papkin w zemście niesamowite rzeczy. Wyobraź sobie, jakim jesteś wtedy pięknym lwem. Wyobraź sobie coś piękniejszego. W twoim ogrodzie altana pełna ognia, tego światła i róż, zapachu i lekki zapach tej kawy czy herbaty i konia. Czy to nie spełnia szczęścia i władzy? I kiedy twoje wnuki siedzą i słuchają i dumne twoje dzieci ze starego lwa, który wie już co mówi, bo nie jest śmieszny, tylko snuje wielkie opowieści o dawnych czasach, o czasach prawdy i czasach znoju, bo Lech naprawdę kiedyś walczył. Walczył o to, żeby móc spocząć w wiklinowym fotelu. No i co powiesz na ten temat, drogi lwie? Czy to źle być wspaniałym, a śmiać się z siebie największą jest, powiedzmy, kulturą. Więc śmiej się ile możesz i żartuj z siebie, bo wtedy jesteś wielkim władcą i wiesz, o czym mówisz i panujesz nad swoimi rządzami i swawolami, a byłeś w tym przedni. Dziękuję i zapraszam na dalszą część opowieści o wielkim lwie oczywiście. No cóż, jak nie o królu królów.